Podczas kolejnej edycji Europejskiej Nocy Muzeów witam serdecznie Muzeum Żuk Krakowskich Wieliczka, która przygotowała jak co roku wspaniałe atrakcje. Dziedziniec Zamku Żupnego w tę noc tętni życiem, a to za przyczyną konfraternii rycerskiej z Krakowa. Mamy rozłożone kilka konkurencji. Jest to m.in. rycerz, który cały czas się porusza. Trzeba trafić mieczem w głowę, w tors oraz w biodra przeciwnika. Mamy także maszynę Pagina. Ta maszyna polega na tym, że mamy kilka ramion poruszających się. Trzeba w tym trafić. Mamy także tutaj stanowisko kata i stanowisko łucznicze. A więc każdy dzisiaj może poczuć się prawdziwym rycerzem. Musi tylko wykazać się wielkim męstwem i odwagą, aby przybyć tutaj i zmierzyć się z dawną rolą rycerza. Pokazy uświetnią na dziedzińcu pokazy rycerskie, walk przy czarach ognia, jak również odbędzie się tutaj turniej róż. Najpiękniejsza sala z Zamku Żupnego, sala gotycka, również tętni życiem, a dokładnie dźwiękiem, a to za przyczyną uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej w Wieliczce. Ekspozycja czasowa, piękno stołu, a więc kolekcji Czartoryskich, jest możliwość do zobaczenia, jak wyglądały piękne zestawy stołowe.